mówiłam, że będzie o reprywatyzacji. Szanowni Państwo, o złodziejach. Dziś święto, można powiedzieć, samorządowców. Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm 17 lat temu dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych i rocznicy dziesięciolecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Z samorządowcami spotkał się prezydent Polski, pan Andrzej Duda, też do nich skierował swoje słowo. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Zapraszam do wysłuchania przemówienia pana prezydenta do samorządowców. Wszystkim szanowni drodzy odznaczeni, bardzo dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego na tę uroczystość związaną z Dniem Samorządu Terytorialnego, ze Świętem Samorządu Terytorialnego, z 27-leciem Samorządu Terytorialnego. Bardzo dziękuję za tą obecność, bo samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Oznacza istotną, może wręcz najistotniejszą decentralizację władzy państwowej, realizowaną w jakimś sensie poprzez, ale także i dla zasady subsydiarności, czyli inaczej mówiąc pomocniczości. Zasady, która w najprostszym rozumieniu mówi tyle, że władza powinna być w jak największym stopniu w rękach zwykłych ludzi, że powinna być ona realizowana przez społeczność lokalną albo w miarę najbliżej społeczności lokalnej, jak to tylko możliwe. Przejawia się to w związku z tym poprzez domniemanie w jakimś sensie zadań na rzecz gminy. To, czego gmina nie jest w stanie sama wykonać, to są zadania powiatu. To, czego sam powiat nie jest w stanie wykonać, jest zadaniem szerszym, jest zadaniem województwa. Mamy trzy stopnie samorządu terytorialnego, ale przede wszystkim istota polega na tym, że państwo jesteście wyłonieni przez swoich współmieszkańców i macie im pomagać w wykonywaniu tych zadań publicznych, które są dla nich realizowane i które mają im ułatwiać, umożliwiać codzienne funkcjonowanie, codzienne życie. To niezwykle odpowiedzialna służba. Wręczając te odznaczenia, mówiłem do prawie wszystkich z Państwa, gratulując, że dziękuję za tą służbę dla swoich, dla tych najbliższych, dla sąsiadów, dla współmieszkańców, dla swojej gminy, dla powiatu, dla województwa, dla regionu, ale dziękuję także, że poprzez tą służbę czynnie uczestniczycie Państwo w budowaniu potencjału, powodzenia Rzeczypospolitej, czyli nas wszystkich. Bo tak to właśnie jest, że poprzez swoją działalność, poprzez to, że Państwo tak wiele czynicie dla swoich gmin, dla swoich powiatów, dla swoich województw, budujecie Rzeczpospolitą poprzez wzmacnianie potencjału tych Waszych, jak często to się mówi, małych ojczyzn. Jest to Państwa wielka zasługa. Chcę to z całą mocą podkreślić. Nie tylko na tym szczeblu lokalnym czy regionalnym, ale jest to Państwa wielka zasługa dla Rzeczypospolitej. I cieszę się, że dzisiaj poprzez te odznaczenia w jakimś sensie symbolicznym jako prezydent Rzeczypospolitej mogę ten ukłon Państwu w imieniu Polski i wszystkich jej mieszkańców złożyć ten ukłon Wam, złożyć ten ukłon Waszym współpracownikom, bo chciałbym, żeby było to trochę też tak odbierane, że poprzez udekorowanie i wyróżnienie Was, wyróżniam te zespoły, które z Wami pracują, tych wszystkich ludzi, którzy z oddaniem służą obok Was i dzięki temu, dzięki tej współpracy, dzięki temu efektowi synergii, współdziałania dla dobra wspólnego, ta Wasza działalność oznacza jednocześnie sukces. Sukces, tak jak powiedziałem, lokalny, regionalny, ale także składa się na sukces, który poprzez rozwój odnosi Polska. Ogromnie za to dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj na etapie
wielu zmian, które w Polsce się dzieją. Zmiany dzieją się w wielu płaszczyznach. Ja głęboko w to wierzę, jestem co do tego przekonany i taka jest też moja intencja jako prezydenta Rzeczypospolitej, że te zmiany mają przede wszystkim służyć jednemu, a mianowicie mają służyć podniesieniu jakości życia naszych rodaków, a więc mają służyć podniesieniu poziomu życia, mają stworzyć lepsze warunki do codziennego funkcjonowania, mają prowadzić do tworzenia większej ilości miejsc pracy, mają w efekcie prowadzić do tego, że wynagrodzenia w Polsce będą wzrastały, a w efekcie mają prowadzić do tego, że będziemy się zbliżali pod względem poziomu rozwojowego do państw Europy Zachodniej. Ale przede wszystkim mają prowadzić również do wyrównania w miarę możliwości poziomu rozwoju naszego kraju. Mówię to do państwa, bo właśnie państwo działacie na tym szczeblu lokalnym w różnych częściach naszego państwa. I to wy właśnie widzicie tą Polskę najbliżej. Widzicie jej niedostatki, widzicie problemy. Widzicie też problemy, które wynikają z braku dostatecznego rozumienia problemów Polski lokalnej, często przez władze na poziomie centralnym. Tak było na przestrzeni tych ostatnich 27 lat. Pewnie gdyby nie były popełniane też i błędy w relacjach pomiędzy władzą centralną, czy to rządową, czy ustawodawczą, a samorządem, to być może ta Polska lokalna byłaby dzisiaj lepiej, równiej rozwinięta niż to ma miejsce. Jak państwo doskonale wiecie, tych niedostatków, z którymi państwo na co dzień walczycie, jest bardzo wiele, bo pochodzicie państwo, tak jak powiedziałem, z bardzo różnych miejsc. Pochodzicie z tych miejsc, które otrzymywały w ostatnim czasie lepsze warunki od władz centralnych, ale pochodzicie także i z takich, w których jest trudniej, gorzej, w których tych miejsc pracy było mniej. Było mniej inwestycji infrastrukturalnych, jest w związku z tym mniej biznesu, są w związku z tym mniejsze dochody dla samorządu, ale są one też związane z tym, że po prostu ludzie mniej zarabiają. Bo zarobki w tym regionie czy lokalnie są po prostu niższe. To jest to, co jest dzisiaj wielkim zadaniem władzy centralnej. Stworzyć takie warunki, żebyście państwo mogli lepiej funkcjonować. Żebyście państwo w pełni mogli rozwinąć skrzydła. Jesteście bowiem w ogromnym stopniu w swojej działalności od tych decyzji, które zapadają tutaj w Warszawie, czy to w Sejmie, czy w ministerstwach, czy w kancelarii premiera, zależni. Ale też niezwykle istotną kwestią jest współdziałanie. Dlatego mam do państwa dwie prośby. Po pierwsze, proszę, żebyście na wszystkie zmiany, które są realizowane i dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego, patrzyli w sposób niezwykle uważny. Żebyście się temu przyglądali, żebyście to analizowali i żebyście mieli ten potencjał, czuli tą siłę w sobie, żeby wyrazić głos. Żeby mówić o tym, jaka jest sytuacja i czego się poprzez dane zmiany spodziewacie. Ale w związku z tym proszę państwa jeszcze o jedno. A mianowicie proszę państwa o pozytywne podejście. Chciałbym, żebyście przyjęli założenie, że te zmiany mają budować Rzeczpospolitą. Że takie jest założenie tych, którzy je projektują, tych, którzy chcą je tworzyć. Przyjmijmy z góry założenie, że państwo chcecie działać jak najlepiej dla swoich społeczności lokalnych, a rządzący chcą działać jak najlepiej dla Rzeczypospolitej, czyli także dla waszych społeczności lokalnych. I jeżeli coś jest waszym zdaniem nie tak, to nie wynika to ze złej woli. Coś jest może niedostatecznie przeanalizowane i że wymaga dalszej dyskusji i dalszej. Proszę o takie wzajemnie krytyczne, ale życzliwe podejście. Właśnie. Z założeniem, że i strona samorządowa, i strona rządowa, czy strona sejmowa, myślę tutaj o stronie ustawodawczej, chce jak najlepiej dla Polski, chce jak najlepiej dla naszych współmieszkańców, dla tych, którzy nam tą władzę powierzyli. Bo przecież tak jak mnie, jako prezydentowi Rzeczypospolitej, tak jak posłom, senatorom, tak jak w efekcie przecież także i rządowi, tak i państwu w wyborach lokalnych, tych regionalnych,
to obywatele Rzeczypospolitej, wyborcy powierzyli te obowiązki do wykonywania. Proszę Państwa, tutaj niedawno, w zeszłym tygodniu, mieliśmy w Pałacu Prezydenckim bardzo ważne spotkanie. Ja się spotkałem z przedstawicielami największych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego w naszym kraju. Mieliśmy, w moim przekonaniu, bardzo dobre spotkanie i dyskutowaliśmy, tak, dyskutowaliśmy krytycznie. Ale cieszą mnie dwie konkluzje tego spotkania. Pierwsza jest taka, do czego ja się zobowiązałem, że będziemy razem pracować tutaj w Pałacu Prezydenckim nad swoistym przeglądem prawa dotyczącego samorządu terytorialnego. Że takiego przeglądu wspólnie tutaj dokonamy, że w Kancelarii Prezydenta, czy przy Kancelarii Prezydenta, przy Prezydencie Rzeczypospolitej zostanie powołany zespół, który tym się zajmie i że właśnie przedstawiciele samorządu terytorialnego przede wszystkim wezmą w tym zespole udział, że to Państwo będziecie mogli się wypowiedzieć i te bolączki mnie jako prezydentowi wskazać, przedyskutować je, w jakie, które kierunki są dobre, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, co można usunąć, a co trzeba wprowadzić. I druga konkluzja, dla mnie również bardzo ważna, to jest to, że przedstawiciele samorządu są otwarci na dyskusję na temat przyszłych rozwiązań ustrojowych dotyczących samorządu terytorialnego. Ja zapowiedziałem, że będę chciał referendum konsultacyjnego w sprawie przyszłych przekształceń ustroju Rzeczypospolitej. Oczywiście, jeżeli Polacy uznają, że one są potrzebne i że w związku z tym chcę, żeby zostało przeprowadzone w naszym kraju referendum konsultacyjne. I zaproponowałem, żeby przedstawiciele samorządu terytorialnego w sprawie tego referendum konsultacyjnego, w sprawie pytań tego, czy jakieś kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, z pozycją ustrojową samorządu terytorialnego, z kształtem ustrojowym samorządu terytorialnego, powinny się w tym referendum również znaleźć. I uzyskałem takie zapewnienie, że jest otwarcie na dyskusję w tej sprawie. Dziękuję za to, bo dla mnie to jest kwestia ogromnie ważna, żebyście to właśnie Państwo się na ten temat wypowiedzieli. Czy uważacie, że powinniśmy zadać naszym rodakom jakieś pytania w tej kwestii, w kwestii przyszłości samorządu terytorialnego? Jak on powinien być zbudowany, jak on powinien być osadzony konstytucyjnie, czyli co, jakie elementy związane z samorządem terytorialnym w polskiej konstytucji powinny się znaleźć? Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby w naszym kraju, także jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu terytorialnego, były realizowane te zmiany, które będziemy mogli spokojnie nazwać zmianami dobrymi. Chciałbym, żeby to były takie zmiany, które również znajdą Państwa potwierdzenie i Państwa akceptację. Dlatego sprzeciwiłem się planom wprowadzenia ograniczenia kadencji de facto wstecz, jeżeli chodzi o wybory powszechne wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Dlaczego? Dlatego, że uważam to za swoistą zmianę warunków w toku. To nie było wcześniej zapowiedziane. Jest oczywiście tu druga kwestia, co do której można prowadzić dyskusję. Czy powinno być w ogóle ograniczenie możliwości sprawowania mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta do dwóch kadencji na przyszłość? I to jest temat do dyskusji. Ja osobiście uważam, że można to rozważyć i że jest to rozwiązanie, które jest porównywalne z kadencyjnością prezydenta Rzeczypospolitej, a więc na tym poziomie dzisiaj już w naszym systemie konstytucyjnym, w naszym systemie prawnym funkcjonuje. Ale jestem tutaj absolutnie otwarty na debatę. Natomiast nie zgadzam się na to, aby tak jak były ku temu pomysły, ograniczyć w przyszłych wyborach możliwość kandydowania tym osobom, które już sprawowały te funkcje wybierane w powszechnych wyborach poprzez co najmniej dwie kadencje. Nie zgadzam się na to, ponieważ uważam, że jest to zmiana, która również zaskakuje państwa wyborców, państwa mieszkańców. I że może być coś takiego wprowadzone, owszem, czyli dwukadencyjność, ale dopiero po odbyciu dwóch kadencji przez tych, którzy zostaną wybrani w najbliższych wyborach samorządowych. Natomiast dotychczasowe warunki w tym zakresie, w tych wyborach, które nadchodzą w 2018 roku, powinny być
zachowane. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą obecność. Bardzo dziękuję za tą Państwa pracę. Składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Najserdeczniejsze życzenia Państwu, najserdeczniejsze życzenia Waszym najbliższym, najserdeczniejsze życzenia Waszym wspólnotom lokalnym, Waszym wspólnotom regionalnym. Proszę przekazać ukłony od Prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy Państwo wrócicie do siebie, ale chciałem też bardzo serdecznie podziękować Państwa współpracownikom i Państwa najbliższym, czyli wszystkim tym, którzy z Wami na co dzień ponoszą ten trud służby publicznej. I w sensie dosłownym ponoszą ten trud, bo z Wami pracują i w tym sensie, że bardzo często to nie jest służba od godziny 8 do godziny 16. To jest zdecydowanie poza normalnymi godzinami pracy, bardzo często służba dla właśnie swojego samorządu, właśnie dla swojej wspólnoty lokalnej czy regionalnej. To jest często doglądanie inwestycji wręcz prawie że po nocy. Kiedy się jeszcze jedzie, kiedy pracownicy zejdą z budowy, żeby zobaczyć na jakim są etapie, ile zrobili, jak to wygląda, ilu spośród Państwa tak właśnie postrzega i tak właśnie wykonuje tą swoją misję, którą powierzyli Wam Wasi współmieszkańcy. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję i dziękuję Państwa bliskim za to, że wytrzymują to. Sami Państwo wiecie, że taka służba to nie są tylko miody, to bardzo często są także i wielkie trudy i bardzo często i gorzki smak. Ale życzę Państwu, żeby zawsze, nawet wtedy, kiedy ten gorzki smak przez jakąś chwilę będzie, bo on jest naturalną częścią tej właśnie służby, to żeby na samym końcu był to smak słodki, smak wielkiej satysfakcji, dobrze wykonanego zadania i szacunku ze strony współmieszkańców. Dziękuję bardzo. To było przemówienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, z racji dzisiejszego dnia, Dzień Samorządów Terytorialnych. Przedstawiciele samorządów odebrali dziś nagrody z rąk pana prezydenta. Bardzo dziękuję za uwagę. To były aktualności dnia, już 3 minuty po 14. Słuchają Państwo Radia Maryja. W naszym programie Wiadomości przedstawi jej siostra Grażyna Bagińska i Piotr Zembrzuski. Wewnątrz PiS-u zostanie przeprowadzona dyskusja na temat tego, czy referendum oraz wybory samorządowe mogą odbyć się jednego dnia, zapowiedziała poseł Beata Mazurek. Rzecznik PiS-u była pytana o inicjatywę prezydenta Polski Andrzeja Dudy w sprawie referendum konstytucyjnego. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego chce, aby plebiscyt odbył się 11 listopada 2018 roku. Wtedy to zaplanowano wybory samorządowe. Nie dyskutujemy jeszcze na ten temat. Słyszałam dzisiaj wypowiedź marszałka Kaczyńskiego, że ten temat jest niefortunny, ale myślę, że to jest temat do rozwiązania po pierwsze pomiędzy panem prezydentem a Państwową Komisją Wyborczą. My mówiliśmy o tym, że będziemy do tego tematu podchodzić w oparciu o rozmowy z senatorami, bo przecież ta decyzja ma zapaść w Senacie, a decyzję, czy to poprzemy, czy nie, 11 zasugeruje odpowiedni organ partii. W najbliższy czwartek ma się odbyć spotkanie szefów Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego z pełnomocnikiem prezydenta do spraw referendum, ministrem Pawłem Muchą. O takie spotkanie zwrócił się szef PKW. Według komisji przeprowadzenie referendum i wyborów jednego dnia budzi wątpliwości natury prawnej i organizacyjnej. Swoje wątpliwości PKW przedstawiła w liście skierowanym do prezydenta Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi standardowe działania związane z monitorowaniem obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powiedział w rozmowie z naszą redakcją wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk. Wiceszef resortu obrony odniósł się w ten sposób do nieprawdziwych stwierdzeń Platformy Obywatelskiej dotyczących rzekomego wprowadzenia w Polsce spisu narodowościowego. Polityk podkreślił, że chodzi jedynie o zwykłą, standardową obserwację osób innej narodowości, posiadającej obce obywatelstwo. W
ten sposób ministerstwo chce zagwarantować bezpieczeństwo Polakom, zaznacza wiceminister obrony Michał Dworczyk. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi standardowe działania związane z monitorowaniem obcokrajowców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Cytowane pismo jest nieprecyzyjne i dotyczy tych standardowych procedur. To wszystko związane jest z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Polakom. W sprawie tych procedur i tych działań od lat nic się nie zmieniło. Działania posłów Platformy Obywatelskiej, którzy próbują robić z tego jakieś nadzwyczajne wydarzenie, są kolejnym przykładem szkodzenia państwu polskiemu. Wiceminister Michał Dworczyk dodał, że PO próbuje w ten sposób dyskredytować instytucje państwa, próbując podważać wiarę obywateli w to, że rząd działa dla praw obywateli. Komisja Zdrowia zajmie się jutro projektem ustawy, która przewiduje m.in. wymóg podawania recepty na zakup wczesnoporonnej pigułki dzień po. Krytycznie na zmiany patrzą organizacje feministyczne. Zarzucają one brak respektowania praw kobiet. W ubiegłym tygodniu projekt przyjął Sejm. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 zaznacza, że jeśli nowe prawo zostanie wprowadzone, znajdą się sposoby, by je obejść. W tym teatrze w Sejmie czwartkowym mieliśmy poskakiwanie na mównicy polityków PiS-u i PO w kwestii światopoglądowej, która tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia pod względem prawnym, dlatego że i tak będzie to obchodzone. Oni wierzą w magię prawa. Wydaje mi się, że wystarczy coś zadekretować. I tak ci, którzy będą chcieli kupować tą pigułkę, będą ją kupowali, prawda? Już są podobno gromadzone zapasy. A dostęp do preparatu chce ułatwić jeden z serwisów internetowych. Ominięcie nowych regulacji w sprawie tak zwanej pigułki dzień po ma umożliwić recepta transgraniczna, wydawana przez europejskich lekarzy, a uwzględniana w innym państwie członkowskim. Wczesnoporonną pigułkę dzień po bez konieczności wizyty u lekarza mogą kupić osoby powyżej 15 roku życia. Taką decyzję przeciwie wielu środowisk podjęła koalicja PO-PSL. Komisarz Unii Europejskiej do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vitalis Andriukaitis, odwiedził Toruń. Unijny urzędnik był m.in. na placu budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Rydygiera. Modernizacja placówki jest współfinansowana m.in. z funduszy europejskich w ramach tak zwanego planu Junckera. Koszt inwestycji to 500 000 000 zł. W ramach przebudowy powstanie m.in. odnowiony oddział ratunkowy, a także oddział kardiologii inwazyjnej. Dodatkowo szpital będzie dysponował prawie 1000 miejsc hospitalizacyjnych. Komisarz Unii Europejskiej do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Vitalis Andriukaitis, na konferencji prasowej powiedział, że zrealizowany projekt pozwoli na współpracę wielu podmiotów. Taki projekt, który pokazuje zarówno możliwości, jak i też realia, które przekładają się po pierwsze na zapewnienie powszechnego, lepszego dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli, a także który pokazuje, że jest to taki zaczynek dla wsparcia innowacji, a także badań i rozwoju. W pewnym sensie stworzenie takiego hubu, takiego centrum, który łączy wiele podmiotów, zarówno uczelnie, czyli kręgi akademickie, szpitale, administracje, a także sektor prywatny na rzecz prowadzenia działań, które służą gospodarce, służą opiece zdrowotnej. Komisarz Unii Europejskiej do spraw zdrowia otworzył też spotkanie Dialog Obywatelski w Centrum Kongresowym Jordanki w Toruniu, którego jest gospodarzem. Dialogi obywatelskie odbywają się w krajach członkowskich od 2012 roku. Komisarze Unii Europejskiej przedstawiają na nich wspólny program działań dla całej Unii oraz słuchają opinii obywateli. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie w archidiecezji częstochowskiej, odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Cudowna obecność Maryi w Leśniowie w wykonaniu braci nowicjuszy zakonu Paulinów.
Po godzinie 18.20 rozpocznie się msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ojciec Arnold Chrapkowski, generał zakonu Paulinów. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Bóg błogosławi przez Maryję nasze rodziny. Leśniów 50 lat po koronacji Matki Bożej. Gośćmi rozmów będą ojciec Jacek Toborowicz, przeor klasztoru i kustosz sanktuarium. Ojciec dr Jerzy Kielech, wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Paulinów. Siostra Piotra Gryl, obliczanka z Centrum Pomocy Rodzinie i małżonkowie państwo Małgorzata i Artur Skinderowie. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do Leśniowa. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 5 czerwca w Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Strzelnicy, 12 czerwca w parafii pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie w Archidiecezji Przemyskiej, 19 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie i 26 czerwca w parafii pod wezwaniem Świętego Bartłomieja w Czernikowie. Ten sygnał zachęca nas do wspólnej modlitwy liturgią godzin. Kto będzie dziś z nami się modlił w to popołudnie? Ja. Witam Panią serdecznie. Szczęść Boże. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Pani Janino, może Pani znaleźć trochę lepsze miejsce dla siebie, bliżej może okna. Będzie ten sygnał mocniejszy i głos Pani wyraźniejszy na antenie. Dziękuję. Oto jaśnieje godzina, co smutek krzyża rozprasza. Ziemię wezwala z ciemności i świeci blaskiem pogodnym. W niej to Zbawiciel przywrócił do życia ciała umarłych. Natchnął je duchem ożywczym i kazał groby opuścić. Wtedy, jak wszyscy wierzymy, straciła śmierć swoje prawa. Czas się rozpoczął od nowy i darów szczęścia wiecznego. Panie, co chwałą jaśniejesz po swym zwycięstwie nad śmiercią, Tobie z tym Ojcem i Duchem niech będzie cześć i podzięka. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Twoje słowo, Panie, jest wieczne, niezmienne jak niebiosa. Ojej, która to strona, bo się zgubiła. 1050. Jeżeli Pani ma tom drugi. Przepraszam, że może nie podałem. A 972 w tomie wydanie skrócone. Już jestem. Twoja wierność przez pokolenia umocniłeś ziemię, by trwała. Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, bo wszelkie rzeczy Ci służą. Gdyby Twoje prawo nie było mą rozkoszą, byłbym już zginął w moim utrapieniu. Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie. Wybaw mnie, należę do Ciebie i szukam Twoich postanowień. Czekają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić. Ja zaś przestrzegam Twoich napomnień. Psalmista. Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości. Twoje przykazanie sięga dalej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. W Tobie, Panie, ucieczka moja. Niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj w Twojej sprawiedliwości. Nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela. Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą do dnia narodzin
pod łona matki moim opiekunem. Ciebie zawsze wysławiały. Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu, ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem. Pełne twoje chwały były moje usta. Sławiłem cię przez dzień cały. Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary. Nie opuszczaj, gdy siły ustaną. Albo twoi wrogowie o mnie rozprawiają. Ci, co czyhają na moje życie, odbywają narady. Mówią, Bóg go opuścił, gońcie go i chwytajcie, bo nikt go nie uratuje. Boże, nie stój daleka ode mnie. Boże, pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, niech się hańbą i wstydem okryją, szukający nieszczęścia mojego. Ja zaś będę zawsze ufał i pomnażał twoją chwałę. Moje usta będą głosiły sprawiedliwość twoją i przez dzień cały twoją pomoc, bo nawet nie znam jej miary. Opowiem o potędze Pana. Będę przypominał tylko twoją sprawiedliwość. Boże, ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę twoje cuda. Lecz i w starości, i w wieku sędziwym, nie opuszczaj mnie, Boże. Gdy głosić będę moc twego ramienia i potęgę pokoleniom, które przyjdą. I sprawiedliwość twoją, Boże, sięgającą nieba, którą tak wielkich dzieł dokonałeś. Boże, któż jest równy tobie? Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz znowu przywróciłeś mi życie. I z ziemskiej otchłani znów mnie wydobędziesz. Pomnóż moją wielkość i pociesz mnie na nowo. Chcę twoją wierność wielbić na harfie, mój Boże. Będę ci grał na cytrze, święty Izraela. Rozradują się moje wargi. Rozradują się moje wargi, gdy będę ci śpiewał, i dusza moja, którą odkupiłeś. Także mój język cały dzień będzie głosił sprawiedliwość twoją, bo szukający mojego nieszczęścia ukryli się hańbą i wstydem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Alleluja. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Że są gady, które zabierały ludziom mieszkania, i to zostań z nami, Panie, alleluja. Pomasz się ku wieczorowi, alleluja. Módlmy się, Wszechmogący Boże, niech wstąpi na nas moc Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjmowali Twoją wolę i wypełniali ją w życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać, Ojcze Grzegorzu, za wspólną modlitwę. Pani Janino, jak dzień? Wybiera się może Pani z nami na pielgrzymkę na Jasną Górę 8-9? Skończyły się dla mnie pielgrzymki. Jestem na wózku inwalidzkim, a mąż już odszedł w 4. A jest taka możliwość, żeby czasem być też w kościele? Znajdzie się jakiś dobry sąsiad, czy ktoś z rodziny? No jest mi bardzo trudno, na drugim piętrze mieszkam. No i ciężko mi nawet zejść tam, tylko z balkonu najczęściej korzystam. Aha. No i pierwsze piątki przychodzi kapłan. A to chociaż taka pociecha, prawda? No. Pozdrawiamy pani księży, pani parafia. Jaka to parafia? To jest Stanisława Biskupa w Korzminie. Dziękuję bardzo. To pogody ducha życzę i cieszymy się, że możemy być razem z Panią. Dziękuję też za Pani modlitwę, za to, że Pani jest z Radiem Maryja. Zapłać i miłego dnia życzę. Ja również. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Bogiem.
Drodzy Państwo, nasza wspólna modlitwa o 15:00, koronka do Miłosierdzia Bożego, o 17:30 transmitujemy nabożeństwo majowe z Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Tak jest normalnie, ale dziś jesteśmy w Leśniowie u Paulinów, więc transmisja o 17:30. Teraz tak popatrzyłem na rozpiskę, na program ramowy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzymy wszelkiego dobra. Młodych tak, którzy umieli pięknie żyć. Każdy z nich wierzył, że dobrze jest żyć tak, jak uczył Bosko. Dziś zatrzymaj chwilę tę. Tutaj te wycia, to nie, te wycia, to nie.